Cóż za wspaniały dzień, idealny, żeby spędzić go w polu kwiatów. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj testujemy nie Astona Martina, nie Porsche, nie Ferrari, ale Fiata 500. Zapraszam. Przed Wami Fiat 500, 3-letnia używka. Maluszek dla kogoś, kto nie chce dużo płacić, a szuka stylówki wśród współczesnych aut. Na rynku są dostępne nowe modele, w tym elektryki, hybrydy. Fajne autka, ale ten też dostarczy frajdy, równie mało spali i kosztuje połowę. Nie robi wsi, mimo że zabrałem go na wieś. Chociaż czy facetowi z brodą przystoi takie auto? W tym samochodzie jest bardzo dużo emblematów 500-ek. Tutaj jest 500-ka. Proszę bardzo. Tu jest 500-ka. Tu jest 500-ka. Tu jest 500-ka. Tu jest 500-ka. Tym razem nie zrobię żadnego wideo z nagraniem dźwięku silnika, no bo... Przyjemnie tak sobie siedzieć tutaj na polu i obcować z tym samochodzikiem. A teraz co? Może się przejedziemy, nie? To chodźcie. Buongiorno! Fiat 500 to taki Polak, który udaje Włocha. No bo w sumie produkowany w Polsce, ale włoska krew. To jest kolejny z tych samochodów, w którym jedziesz i masz banana na twarzy i w sumie zapominasz, że bolą cię plecy, bo fotele są niewygodne, bo tak naprawdę jest to jakieś wydarzenie, jechanie tym samochodem. Maxa pasuje, to wygoda przemieszczania się, bo jest taki malutki, po prostu wszędzie się wcisnę. Wszędzie się bardzo szybko zawraca, ma całkiem niezły promień skrętu, więc bardzo łatwo jest manewrować w wszelkich możliwych miejscach. Jadę i gadam bzdury. Fiat 500 to jest auto, któremu się strasznie dużo wybacza, bo jest piękny. Oczywiście nawiązuje do linii starego Fiata 500 z lat, może chyba 50. do 70., ale wnosi też dużo swoich elementów stylistycznych, które są na tą epokę bardzo, bardzo ładne. Zawsze kiedy myślimy o jakiejś wadzie tego samochodu pod tytułem, no dobra, ale ma plastiki takie trochę toporne, jakbyśmy jechali Fiatem Ducato, dajmy na to. No to z drugiej strony patrzymy na tą kierownicę i myślimy sobie, Boże, jaka ona jest piękna. Fotele nie są mega wygodne, nie mają wielu poziomów regulacji, ale znów wybaczamy temu samochodowi, dlatego że jest taki ładny i ma tak ładnie tutaj wszystko wyszyte i trzeba przyznać, że jak na taką wersję wyposażenia to wygląda to całkiem, całkiem. Jak ten samochód jeździ? Słuchajcie, no nie spodziewajmy się rewelacji, ale nie jest źle. Ten egzemplarz wyposażony jest w silnik 1.2 bez doładowania i to jest silnik, który ja bym wszystkim polecał, bo będziemy mieli z nim najmniej kłopotów.
ma swoje mankamenty, jest nieduży, no wiadomo, jest to plusem w mieście, może nie do końca jest to plusem, jeśli chcemy wieść czteroosobową rodzinę, ale nie podejrzewam, żeby ktoś jeździł tym samochodem z czteroosobową rodziną. Natomiast jeżeli jest się singlem, ewentualnie parką, dwie osoby tym samochodem mogą spokojnie jeździć. Mogą jeździć na zakupy, ja na przykład wczoraj byłem na wielkich zakupach, gdzie kupiłem, uwaga, dwa worki z ziemią, dwa duże kwiaty z doniczkami. Potem jeszcze pojechałem na zakupy i dorzuciłem parę toreb. I wszystko się zmieściło. Jeżeli kładziemy fotele w tym samochodzie, to ta przestrzeń bagażowa robi się naprawdę w porządku. A to ja na deskorolce. Dzień dobry Państwu. Mało się nie wywróciłem. Szybkie ogłoszenie parafialne. Szukam oczywiście aut do testów, do fotek, do filmów. Także jeśli ktoś ma jakąś fajną furkę i chciałbym ją pożyczyć, żebym się nią zaopiekował na jeden dzień, zapraszam, piszcie do mnie na info@easyrolling.eu. Ja oczywiście odwdzięczę się umyciem samochodu na zewnątrz i w środku oraz uzupełnieniem baku paliwa, no bo wiadomo. Proszę wspierać biednego vlogera. Może być mnie nie słychać, więc powiem tutaj. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną przy okazji testowania tego Fiata. Jeśli ciekawi Was trochę pełniejsze obejście naokoło w środku, to podlinkowałem jeszcze jeden filmik. Są też POV, czyli wizja z kierownicy, także możecie to zobaczyć również w wersji 3D. A tymczasem ja zapraszam na kolejne moje testy i trzymajcie się. We'll be right back.